i czy nie wiecie, panie i panowie, kultowi podziękujemy, Kazikowi, który w końcu stanął po dobrej stronie, a z nami jedyny, niepowtarzalny, urodzony wojownik, The Raging Bull, Jurek Owsiak. Witam serdecznie, Jurku. Witam serdecznie, zacznę od życzeń noworocznych. No, gdyby to było tydzień temu, życzyłbym zdrowia, a teraz oprócz zdrowia życzę pokoju, życzę tego, co chyba w Ameryce teraz jest najbardziej potrzebne, czyli dojścia do siebie, tak jak wy wszyscy, szanowni słuchacze, także i my, obserwujemy to jeden do jednego. Wszystko to, co jest pokazywane chociażby na stacji CNN, u nas idzie także w wiadomościach tych wszystkich, no może nie we wszystkich, w serwisie to TVN24 to właśnie idzie. W związku z tym wszelkiego rodzaju komentarze przed chwilą, dosłownie przed chwilą, także wysłuchałem przemówienia prezydenta Elekta i no takie odczucie, jakby mówił to do mnie, jakby mówił także do mnie, bo mówi o sytuacji, która no jeden do jednego ma miejsce w Polsce, w moim odczuciu, czyli głównie temat skierowany do powrotu do tych wszystkich urzędowych albo poczucia, że urzędy są dla obywatela, nie dla polityków. Tak jest. Sąd jest dla obywateli, nie dla polityków, że prokurator generalnie jest dla obywateli, a nie dla polityka i tak dalej, i tak dalej. Ta niezawisłość sądów była sobie mocno podkreślana, dużo o tym mówiono. Być może ileś lat temu bym kompletnie tego nie kojarzył, o czym jest rozmowa. A teraz te sytuacje są tak bardzo dubułujące się, mówię o sytuacji, które miały miejsce do tego momentu w Stanach Zjednoczonych, a więc to zagarnięcie takiej władzy przez polityków, no podobne historie, które mają miejsce w Polsce i o to także toczy się bój, toczą się demonstracje i o tym także grupa obywateli najbardziej aktywnych mówi, także to są sytuacje bardzo, bardzo zbliżone. Ale patrzymy na to z ogromnym zaciekawieniem. Słuchamy o całej historii przy okazji Kapitolu i o samej idei. Uczymy się historii demokracji w Stanach Zjednoczonych. Uczymy się w ogóle historii Stanów Zjednoczonych, ponieważ nawet nie wiedziałem o tym, że ponad 200 lat temu, w 1812 roku Anglicy splądrowali weszli do Kapitolu, a teraz tak jest. Po raz drugi ulica. Do Kapitolu zaprojektowanego przez Francuzów, dodajmy jeszcze, całkowicie. No to taki trójwymiar tego wszystkiego, ale kiedy właśnie o tym rozmawiamy, kiedy słuchamy także różnych komentarzy na ten temat, to taka krótka i szybka lekcja słuchania o tym, jak powstawała demokracja, a na samym końcu dzisiaj bardzo także mądre słowa, które padły z byłego ambasadora w Stanach Zjednoczonych, pana Sznepka, jeżeli dobrze mówię nazwisko, który powiedział za naszą i waszą wolność. To była taka idea, która jest Polakom bardzo, bardzo bliska i która bardzo wyraźnie mówi, że potrafimy walczyć także za wolność obywateli innych krajów. I tutaj dał przykład Tadeusza Kościuszki, czy tak jest, Puławski. Tak jest. A było to w związku z życzeniami, które, znaczy nie z życzeniami, z komentarzem naszego prezydenta, który powiedział, napisał, że to cała wewnętrzna Ameryki. No tutaj jednak cały świat chyba obserwuje teraz was bardzo, bardzo mocno. Ameryka jest tym krajem, który wytycza, postanawia, pokazuje wszelkiego rodzaju rzeczy całemu światu i zwłaszcza to, co się wydarzyło, no to chyba nie ma takiego miejsca na kuli ziemskiej, jeżeli są gdzieś odbiorniki telewizyjne, jakiekolwiek grube, płaskie czy cokolwiek, tam gdzie jest jeszcze też internet, żeby ktoś tego nie siedził, żeby ktoś nie oglądał tego wszystkiego, co się u was dzieje. No to teraz jest czymś niezwykle istotnym. I nawet my tutaj, rozmawiając o pandemii, która ma ogromny wpływ na to, co się może wydarzyć podczas tego, co planujemy, czyli podczas finału, nagle to od wczoraj gdzieś tam zniknęło na moment. Rozmawiamy o tym w fundacji, rozmawiamy o tym w domu. Myślę, że chyba także w całej Polsce ludzie ze sobą o tym rozmawiają, mają na ten temat komentarze, różnie o tym myślą. Zdjęcia wyłapują ich w internecie,
także naszych rodaków, którzy pod Kapitolem byli. I ktoś też mądrze zauważył, że z jednej strony, albo może inaczej, ten drugi punkt mi się podoba, te wszystkie zdarzenia także pokazują jakby obraz demokracji, gdzie spotkali się, gdzie mogli się spotkać, to, że w pewnym momencie się powiązało spod kontroli, no to zawsze się dzieje w takich sytuacjach, takie właśnie są, tak to się dzieje, ale mogli się spotkać i mogli także wyrazić swoją jakąś opinię na jakiś temat. Ja przypominam także, szanowni państwo, że wiele lat temu, nie pamiętam kiedy to było, ale to było naprawdę wiele lat temu, w Polsce bez marszu Sejmu weszli bezdomni. Nie wiem, czy Bubel pamiętasz taką akcję. Pamiętam. No niestety pamiętam również... Przepraszam, ale pamiętam również osoby chore, niepełnosprawne z rodzicami. Tak, ale osoby chore, tak, to już było bardziej zorganizowane, ale weszły osoby, bo był pewien skutek tego, że weszły osoby bezdomne, które szokowały wszystkich, weszły absolutnie nieagresywnie, ale weszły do środka z pytaniem, co w ich sprawie. Czy Sejm postanowi coś na temat ich niedoli, na temat ich położenia społecznego. W sposób także pokojowy porozmawiano z nimi. Oni wyszli z gmachu z Sejmu i wtedy nastąpiła jedna rzecz, jeden skutek był tego, jeden, jedyny. Nic ich doli nie zmieniło się, no to zmieniła się struktura zabezpieczenia Sejmu. A więc Sejm z miejsca, gdzie można było pójść na krechę, przejść. Ja z moją mamą przechodziłem tam na krechę, idąc górnośląską. Ścinaliśmy sobie cały ruch, idąc przez tereny sejmowe, aby iść w stronę placu Trzech Krzyży. To było takie miejsce no niemalże parkowe. No tak jakbyśmy szli przez gmach uniwersytetu. No taki ogólnie otwarty budynek. Ten gmach się zmienił wtedy właśnie w coś, co jest niedostępne, coś, co ma masę zasieków. To były te takie kolumny, które nagle ulicy wychodzą. To były szlamany. To były takie zabezpieczenia, jakie miała ambasada amerykańska. Podnoszone platformy, to nie jakiś pasek z kolcami, gdzie jest na parkingach. To była po prostu platforma, która nie dopuści, żeby cokolwiek tam wjechał, żeby się wszyscy jakby złapali, dużo o tym sobie pisano. Jedyny skutek, co zabezpieczyliśmy w ten sposób Sejm. Dzisiaj słyszałem komentarze, które mówiły o tym, że wydawało mi się, że Kaktel ma szyby pancerne. Straż, która się wycofywała, moim zdaniem no nie było w tym nic takiego nagannego. No, jeżeli był jeden strażnik, a przed nim idą ludzie, częściej ludzi, jak widziałeś na ręce podniesione do góry, pokazując, że nie, po prostu w sposób pokojowy próbuje wejść dwa schody wyżej. To nie jest sam jeden człowiek nic sam nie zrobi, w związku z tym powstrzymywał, wzywał pomoc, ale być może to także oznacza, że nikomu do głowy nie przychodziło, że można właśnie w ten sposób traktować Kapitol. Być może jutro, pojutrze i za miesiąc byś czytał informacji, byś słuchał informacji, że nastąpiła zupełna zmiana, a więc teraz ten budynek się stał już zupełnie inaczej chroniony, czytaj, stał się warownym. Zdecydowanie, Jurku, oczywiście, zdecydowanie, tylko nie ukrywajmy, że niestety no wszystko, co było związane z wczorajszymi wydarzeniami, to podjudzanie, takie podżegiwanie, użyję staropolskiego języka, nie komunistycznego, absolutnie nie. Nie cofajmy się do tych czasów, ale wina jest prezydenta. Prezydent, który zachęcił i prezydent, który nie wydał żadnego oświadczenia, żadnego polecenia, żadnego rozkazu. Nie podjął żadnej decyzji, schował się, ukrył się. I po prostu, proszę. Czysto technicznie, co się później wydarzy, a jeżeli mówimy o języku, którym się posługujemy, no to tu już nie ma przebacz. Jeżeli widzi chyba cały świat i wy tak samo widzicie, że jest to prezydent, który no nie przyjął tej zasady, którą my obserwujemy, przynajmniej ja w swoim dorosłym życiu od wielu, wielu lat, czyli żegnający się prezydent, wita prezydenta, który na ten urząd
przybywa. Tak było chociażby z Obamą. No chyba tam nie przypominam sobie, żeby ktoś jakiś zrobił afront. Jest to sytuacja uściśnięcia dłoni, przywitania, przekazania jakby kluczy do domu, proszę bardzo. I to nagle wszystko legło w gruzach. I to jest coś, o czym będziemy jeszcze teraz dyskutowali, będziemy rozmawiać. Zobaczymy, jakie będą tego efekty. Tak jest, tak jest. Poza mną nie jestem mieszkańcem tego kraju, więc jestem tylko, opieram się wyłącznie na tym, co słucham, co widzę, co jest przefiltrowane także przez różne komentarze, także i komentarze mediów amerykańskich są różne, bo z niektórych prezydent Trump korzystał, a niektóre uważał i mówi o tym głośno, że jakby zmieniają rzeczywistość. Tak jest, i te zostały zaatakowane, widzieliśmy, że zostały dosłownie zdeptane kamery, polane wodą. Ale Jurku, czy nie ma takiego odczucia, ja muszę się ciebie zapytać, bo jednak czy dla Ameryki, rozumiem, każde życie jest ważne, cztery ofiary, aż cztery ofiary, czy tylko cztery ofiary, czy w innym kraju Gwardia Narodowa, policja, no znamy na Żoliborzu domek, który chroniony jest ponad setką wozów policyjnych, a tutaj no mamy takie, możemy wyciągać wnioski, ale właśnie nie chcę być bardziej amerykański od Amerykanów, czy tak naprawdę Ameryka nie powinna być dumna, że jednak wygrała demokracja, że krew się nie lała, nie strzelano do protestantów, buntowników, rebeliantów, jak ich zwał, tak ich zwał, bo można nazwać nawet niektórych terrorystami, ale jednak czy to nie wygrała demokracja? Czy nie był to piękny przykład? Tak, jak mówisz, że demokracja. No mów. No jednak jest to ważne. Oczywiście była to jest czarna karta w historii Ameryki. Zdecydowanie. Zdecydowanie, no hucz. Tak, ale to teraz sobie powiedzmy, szanowni państwo, tak jak my to odbieramy tutaj w Polsce, tak jak ja to odbieram, to co się wydarzyło, to co oglądaliśmy wczoraj, jest to tak nieprawdopodobne także dla mnie, wychowany na różnych mitach związanych, pozytywnych mitach związanych z Ameryką, z taką opowieścią o Ameryce i o poszanowaniu wolności słowa chociażby. Żyję tu w wolnym kraju, będę mówił co będę chciał, to są nasze kwestie filmowe, które chyba przyjęliśmy, kiedy u nas się uczniów wymiał demokratyczny, bardzo często też pośród nawet moich znajomych pojawiały się takie rozmowy do strony policjantów. Żyję z moich pieniędzy, to ja na ciebie płacę. Ja mogę tak powiedzieć i mogę w ten sposób rozumować. Tylko te 200 lat właśnie budowania tej demokracji, nawet gdyby była jedna ofiara, jest tak niesamowicie ogromną złą rzeczywistością. Taką ogromną, że patrzy także przez tę stronę. Patrz od tej strony, że ja nie mówię, no to byłaby nie, to byłoby coś nieprawdopodobne, nie do przyjęcia, no o tym mieliśmy, że mogłoby się to skończyć krwawo. Tak jak się zresztą też w historii Ameryki kończyły protesty przeciwko wojnie w Wietnamie i protestom studentów. Także mogło się to skończyć o wiele gorzej. To się tak na szczęście nie skończyło. No właśnie, Jurku, przepraszam najmocniej, bo wliczamy w ofiary, słuchaj, osobę na przykład, która spadła z 8 metrów spinając się na mur Kapitolu, prawda? No wiesz, podejrzewam, że kilka przykładów może pokazać się w kolejnych odcinkach. Ja nie chcę nazywać, słuchaj, serialu głupie przypadki śmierci, no ale słuchaj, scenariusz pisze życie, prawda? Wiem i oczywiście wiemy, powiem ci, że dla mnie bardziej wstrząsający widok było wybijanie szyby. Tak jest. Przez człowieka, który nie miał na sobie żadnej maski, który tak od razu pomyślałem, gdyby to się działo w innym miejscu na świecie i chińskim, w Europie, no to ludzie nauczeni najróżniejszych sytuacji mieliby na sobie kominiarkę, mieliby na sobie chustę. Oprócz tego jest pandemia, więc powinni mieć maskę. Ale generalnie wybijanie tej szyby w takim miejscu, to dla mnie jest sytuacja taka, która, no, która taki budzi niepokój, bo zachowanie w tym momencie ludzi, którzy są wewnątrz, może być no, najróżniejsze. To wszystko myśleć o najgorszych rzeczach, które się mogą za moment wydarzyć, bo to się tak często kończy. To jest tłum. Tłum nie podają
różne pomysły i cokolwiek może się zrobić. Ja jeszcze raz tylko mówię, że oczywiście wymiar tego nieszczęścia na samym końcu mógł być o wiele gorszy. Ty mówisz, że to jest właśnie na szczęście, się to tak skończyło, chociaż to ofiary śmiertelne, ale to i tak w takim wydaniu amerykańskim musisz sobie zdawać sprawę, że to jest szokujące. Dla mnie jest to szokujące. Dla wielu osób na świecie to jakoś zburzenie pewnego pewnej wizji, którą mają, którą sobie zbudowali, która była, która być może ich uspokajała, którą może coś im budowała, i nagle to wszystko runęło. Na tej wizji, na przemówieniu prezydenta Eleka przed pół godziny, możemy sobie też zbudować pozytywne bardzo rzeczy. Bardzo, bardzo, bo to są... Ja pomyślałem sobie abstrakcyjnie i możecie Państwo sobie pomyśleć, co ja mam w głowie. Tak jak Ronnie Stonesin zagrani w sali kongresowej w 1963 roku. Zagrali no, na dechach, na których występowało kace naszego biura w dawnym PRL-u. I to był taki odżywczy moment dla wielu ludzi, którzy musieli poczekać kilkadziesiąt lat, żeby tą rzeczywistość zmienić. To, co dzisiaj powiedział pan Elek, prezydent, o wolnych sądach, o tym, żeby nie zawłaszczać tego obszaru, który jest powinien być zarezerwowany dla obywateli, bezwzględnie, dla obywateli, nie dla polityków. Jeżeli idzie w stronę polityków, to zaczynasz łamać tą równowagę. A jak łamiesz równowagę, to właśnie doprowadzasz do takich sytuacji. To dla mnie zabrzmiało niezwykle optymistycznie, niezwykle twórczą, niezwykle wzmacniającą. Zobaczę, co będzie za dwie godziny, co będzie za dwa dni, co będzie za 20 dni, co będzie za pół roku. Bo to są właśnie takie niesamowite energetyczne momenty, które są skierowane do ludzi na całym świecie. Ja tak. Mówię o całym świecie. Na Białorusi już pół roku ludzie walczą o swoje prawa. Cierpliwie. Być może taki głos też z wolnego świata będzie dla nich niezwykle pobudzający. Także wszystko ma taki swój skutek. Wszystkie rzeczy, które się... Ja sobie odbieram to także do spraw fundacyjnych. Najgorsze momenty przed dwóch lat, zamach na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, gdzie powinniśmy się cała ich niewyjaśniona, absolutnie niewyjaśniona, nic się w ogóle wokół tego nie dzieje. Ale każdego roku każde jakieś słowo, jakieś głupie słowo, jakieś złe słowo, jakaś taka wrogość wobec tej całej inicjatywy, nagle się okazuje, że się przeradza taki niesamowity pozytyw. Ostatnia puszka pana prezydenta to było ponad 14 milionów złotych. Nagle ludzie powiedzieli, wow, po prostu czujemy ten żal, chcemy z tym być, chcemy współtworzyć orkiestrę i nie dać sobie jej odebrać. I to są właśnie takie momenty, każde takie zło, taka niesamowita historia się może też przebić na coś innego. I na to będziemy czekali jutro, pojutrze. No rozmawiamy dosłownie kilkadziesiąt minut po przemówieniu dla mnie bardzo ważnym, bardzo. Ja go z uwagą wysłuchałem. Tutaj siedzimy z żoną, jest to nasza pora wieczorowa. W związku z tym omawiamy sprawy nasze fundacyjne, które są niezwykle też takie gorące, tu się dużo bardzo dzieje, ale także słuchaliśmy tego i później komentarzy na ten temat, jak to ludzie komentują, jak się to słuchują. To są to momenty historyczne. To są momenty historyczne i istotnie na samym końcu powiem ci, Bubel, że to jest ten moment, w którym twoje słowa ale obroniliśmy demokrację albo w sposób demokratyczny, to się właśnie tak odbyło, że się odbyło łagodnie, daj Boże, żeby tak było, ale żeby to był jeszcze efekt taki potrójny, po sześciokroć większy, żeby to znowu jednoczyło. Tak samo jesteśmy się podzieleni jak my. Tak samo Polska jest polaryzowana w sposób nieprawdopodobny. Wytrat przyjdziemy za teren szczepionek, nagle się okazuje, że ludzie o szczepionkach, o szczepieniach opowiadają takie rzeczy. No właśnie. Przepraszam, Jurku, przepraszam najmocniej, ale muszę to powiedzieć, że kilka osób wczoraj mogło odetchnąć spokojnie, między innymi składam naprawdę niski ukłon w stronę doskonałej aktorki Krystyny Jandy. No wczoraj przyćmiły te wydarzenia wszystko i na moment zapomnieliśmy właśnie o tym, że nikt nie pamięta o respiratorach, nikt nie pamięta o 70 milionach wyrzuconych w błoto, jeśli chodzi o wybory,
Ale o tym, że pani Janda została zaszczepiona, ktoś inny, no o tym jakoś tak dzisiejszy rząd szczuje również mocno. Co się dzieje, język, który jest, który ten towarzyszy, to jest najgorsze, że daliśmy się temu ponieść. Ja ze swojej strony bym powiedział tak, równie dobrze można, mogli do mnie zatelefonować, jeżeli narracja byłaby taka, jak to ja słyszę. Panie Jurku, chcielibyśmy, żeby pan był ambasadorem szczepionym. No właśnie, bo Jurku, tak to wyglądało, no tak to wyglądało, prawda? No więc dlatego mówię, że równie dobrze mogłem, nikt do mnie nie zadzwoni. Ja jestem po COVID-zie, przeszedłem koronawirusa, w związku z tym być może bym powiedział, to nie teraz, bo chcę jeszcze chwilę odczekać, bo mogę odczekać, ale to są sytuacje, które mogą mieć miejsce. Cała wściekłość, która poszła, czyli sposób narracji w stosunku do tych ludzi, którzy, moja opinia jest taka, zachowali się bardzo gramoniowato, podpisywali listy, z tego co przeczytałem, słyszałem, że są pracownikami szpitali. No mogli się domyśleć, że to może źle zorganizowane. Bardziej mówmy o tym, że w bałaganie ten bałagan jest zamiot. My dzisiaj mamy 150 tysięcy chyba zaszczepionych, czy 180 tysięcy obywateli, 400 milionowego kraju. Ja przypominam, że w latach 70. chyba, kiedy była ospa, czarna ospa panowała, to chyba czy ze Wrocławiu, czy w Poznaniu, nawet takie zdjęcia, ale niedawno oglądałem kroniki filmowe. Potrafiono pół miliona ludzi chyba odizolować, zaszczepić w ciągu dwóch dni. W związku z tym te szczepionki, które te szczepienia, które u nas trwają bardzo, bardzo, bardzo wolno. Nawet fundacja, my wysłaliśmy list do ministra zdrowia, opublikowałem go na Facebooku, że my jesteśmy oczywiście na pierwszej linii, jeżeli w jakikolwiek sposób możemy pomóc finansowo, czy pomóc logistycznie. Mamy związki ogromne z ratownikami medycznymi, możemy stworzyć takie grupy wolontariackie, możemy stworzyć grupy, które takie punkty stworzą, możemy je sfinansować, żeby tych punktów było jeszcze więcej, ale okazuje się, że punktów jest dużo, ale jeszcze wypionek nie ma, więc system jest niewydolny. W tym całej niewydolności, w tym, że będzie nam długo czekać na szczepionkę, cała akcja z aktorami, którzy tak jak mówię, no gamoniowato się zachowali, ale ilość tych pomy, ten takie straszne życie, nieprawdopodobne. Ja w życzeniach sobie napisałem sam sobie, bym miał siłę mówić za każdym razem, okej, okay, to się będzie działo, ale doprowadźcie do końca sprawy 200 milionów dla respiratorów, których tak mamy po dzień dzisiejszy. Respirator, przypominam, ratuje życie, szczepionka może uratować, może nie uratować, ponieważ jeszcze ciągle nie wiemy, jaki będzie efekt szczepiony. Ja wierzę, że ona nam pomoże, ale respirator pracuje na rynku medycznym od chyba 60 lat. Wiemy, że ta rura włożona przez wasze gardło do środka, aby ratować kadzica, aby ratować wasze płuca, ratuje życie. Konkretnie, to jest sprawdzone urządzenie. I tych urządzeń nie mamy. I te 200 milionów można powiedzieć też demagogicznie, komuś odebrało życie i już. I tutaj tak jakby cisza. To nie jest powód do dumy, że taka dyskusja w Polsce ma miejsce, że taka nawałnica przeszła, że tak ludzie o tym mówili. Też zabrałem głos właśnie, mówiąc, okej, poczekajcie, halo, halo. Pogadajmy nie, oczywiście, że możemy sobie ocenić, że są naganne. Powinni też koledzy, koleżanki, aktorzy poczekać w kolejce. Stało się inaczej. No dobra, ale to jest tak jak u Barei. Tego pana się będziemy odsługiwali. Tej pani się tak jest, szczepili. Tak jest. Ale nie zaszczepiło się 1 800 000 aktorów. Zaszczepiło się kilkudziesięciu, czy może więcej ludzi, którzy właśnie bez kolejki, nie tylko aktorów. A my mówimy także o 200 milionach. To też jest symbol naszych czasów, czyli media. Dzisiaj mówił o tym wypowiedzi w rozmowie TVN24 na dziennikarek amerykański. Pani Applebaum, jeżeli dobrze mówię, która mówiła, pan Trump stworzył rzeczywistość dzięki także swoim mediom, swoim opowieściom, z którą ludzie uwierzyli, a tej rzeczywistości, takiej rzeczywistości nie ma. W Polsce są dwie rzeczywistości. Rzeczywistość momentalnie ta, którą ja widzę, rzeczywistość, o której słyszę, o której
której słyszę, że można podczas karnawału zrobić Sylwestra, a nikt inny nie może zrobić. Tak. Że cały kraj jest w lockdownie, a tworzy się specjalne prawo tylko dla jednej stacji telewizji, pewnie dla jednej, która może coś takiego zrobić jak Sylwestra. Łamią wszystkie zasady, które są związane z takimi przedsięwzięciami. Zresztą jest to taki absurd, ale także pokazujący, że to są dwa światy. I ten drugi świat może zadecydować, że nie ma piątku, tylko z czwartku przylatujemy na sobotę. I ludzie by na świecie wiedzieli, no nie. No właśnie tak, może być tak, skoro urzędowo, na najwyższym randze urzędu podejmie się decyzję na 5 minut przed. Ja zapytałem, gdzie będą spali wszyscy artyści, wszyscy ci, którzy tam są balangować, biegać i dreptać i pląsać. I dosłownie dzień później, czy 2 dni później, wieczorem, późną nocą, zmieniono zarządzenie i dopisano, ale Iksiński może robić, a reszta nie. No to jeżeli się takie rzeczy dzieją w 400-milionowym kraju, w środkowej Europie, to oznacza to, że to jest po prostu jakaś abstrakcja, jest po prostu świat zupełnie oderwany od rzeczywistości. I te dwa światy u nas funkcjonują. Te dwa światy funkcjonują w Ameryce także. Każdy się to buduje na miarę tych, którzy przekazują im te wiadomości. I to jest, myślę, że największy ból. Musimy wszyscy wrócić do rzeczywistości. Nieraz no właśnie, ale przepraszam, ale Jureczku, tak na koniec, bo czy nie ma w tobie optymizmu? Ja naprawdę wczoraj do piątej, dzisiaj do piątej nad ranem śledziłem ponowne uruchomieniem Senatu, słuchaj, no naprawdę podziwiałem też te osoby, które wróciły na swoje stanowiska. I przed samą piątą rano oficjalnie ogłoszono zwycięstwo Joe Bidena. To niesamowite rzeczy, ale tak naprawdę, czy to nie jest nauczka dla wszystkich, którzy no, troszeczkę za bardzo ściskają wolność w społeczeństwie? Czy to nie są, czy nie ma tak więcej, prawda? Czy to nie już takie światełko w tunelu, bo ten nacjonalizm, ponownie odradzający się faszyzm na całym świecie, odradzają się te najgorsze instynkty. Nie, ale to byśmy musieli sobie zadać teraz pytanie, czy nowemu prezydentowi uda się to zmienić, czy też nie. To są ruchy niezwykle rozwinięte i niezwykle mające swój podatny grunt, więc szanowni państwo, jeszcze raz podkreślam, moje porównanie do dzisiejszego wciągnięcia do wystąpienia Rolling Stonesów w Warszawie, niech to będzie ten optymizm, że pewne słowa, które padły bardzo mocne, o wolnych sądach, tam było słowo wolne sądy, nie tak to słowo tutaj sąd, tak przez jednych wyszydzane, przez drugich mówiony, to powiedział Biden, powiedział, ja chcę wrócić do wolnych sądów, więc tym konstytucja. Wielokrotnie mówiłem, szanowni państwo, że gramy na całym świecie, ale tylko wam przeczytam, że oprócz tego, że gramy, to biegamy. I dzisiaj jest taka lista ludzi, którzy będą biegali z nami. Francja, Polska, Afganistan, Szwecja, Białoruś, Filipiny, Norwegia, Niemcy, Dania, Kanada, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Słowenia, Hiszpania, Tunezja, Austria, Panału, Wyspy, Polska. Wow. Nie mam jeszcze kogoś, kto biega w Ameryce. Ale chodzi o to, że na Wyspach Polinezyjskich nie ma sztabu, ale będzie ktoś w naszej koszulce, którą zamówił u nas, pomarańczowy, będzie bieg. I to niech będzie optymizm, że tak wszystko się ułoży. Ale niech na razie od samego dołu będzie trwało to, co trwa od 29 lat i trwa bardzo dobrze. Czyli nasi na Wielkie Orkiestry Świątecznej Pomocy, trzeba wszystkiego dobrego, zdrowia, życzę. 10 stycznia komuś odliczało o godzinie 11 naszego czasu, tak jak miał być finał, gdzie robili takie specjalne wydanie naszej domowej orkiestry na internecie. No to u was jest zupełnie inny czas, ale będziemy starali się mówić o tym, w jakim jesteśmy momencie. Jesteśmy w takich blokach startowych, w takim pogotowiu, że w tym wszystkim jest tyle obostrzeń, zakazów, prawie 1380 sztabów jest gotowych, żeby coś robić, żeby ruszyć. Nawet jak będziemy się siedzieć w domu, to robimy. A wiedzę to, że także dzisiejsze wydarzenia pokazały jedno. Właśnie ten optymizm, że musimy o demokrację walczyć i wyraźnie się o nią kłócić i opowiedzieć. I także wielu senatorów republikańskich, jak widziałeś, był świadkiem
nagle wygłosiło krótkie swoje mowy. Tak, w tym momencie jednak już nie wnoszę żadnych ale, tylko jestem za tym, żeby ustanowić nowego prezydenta Elekta jako prezydenta, tu oddaję głos. I to są te momenty niezwykle ważne takiego potrząsania nami wszystkimi. Nami to też wstrząsnęło, to tylko też powiem. No, na ten czas to bardzo wstrząsnęły te wydarzenia, których wy jesteście świadkami, bo macie to u siebie w domu. Także wszystkiego dobrego i za tydzień już naprawdę kopię ciebie, żebyś mnie pytał o cokolwiek innego niż o Chinach, przyjacielu drogi, nie mogę zagwarantować, bo bardzo możliwe, że znowu kilka krajowych osób pojawi się ze starymi orłami, słuchaj, piastowskimi na biało-czerwonych flagach, co niestety nie napawa dumą, nie napawa. Jest jeden Polak, którego pokazano w internecie. Słabo, że się nałożył na łokietniki na kolana, ale być może w tym momencie wsunęły mu się z rąk, jak stał na rękach. Wszystko jest możliwe. Ogromne szczęście i za tydzień będziemy wam mówili, co można wylicytować, bo przepiękne rzeczy można wylicytować. A ja już szykuję ci jeszcze kolejną małą paczkę z jakimiś śmiesznymi gadżetami, które za ciebie do pięknie, dziękuję. Trzymaj się. Bardzo dziękuję. Ja bardzo mocno. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wszystkiego dobrego. Oczywiście przede wszystkim Google jest na drugim miejscu. Kłaniam się nisko, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Cześć, siema, Jurek Owsiak i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego i optymizmu, bo jest przyczyna i skutek, a o skutkach możemy już czytać na bieżąco, dowiadywać się o rozpadzie całkowitym Partii Republikańskiej. A teraz proszę Państwa, wiadomości z Chicago.